Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Heretic. Ja jestem Julius Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku przejdziemy kolejną, drugą już misję w tej grze. Dobra, możemy zaczynać. Ja włączyłem autotaka. O kurde. Okej. Skoro już to włączyłem, to powiem. Albo nie, dobra, skończę. Włączyłem autodaka, ponieważ zauważyłem, że jednak mimo wszystko mocno się drę do mikrofonu, a to nie jest wskazane. Zwłaszcza, że mam ostatnio problemy z gardłem. Raczej nad wrażeniem w ten sposób gardła nie jest wskazane. No i dlatego włączyłem autodaka, dzięki temu nie będę musiał się drzeć, a też gra będzie w miarę słyszalna i też będzie słyszalny mój głos. To po pierwsze, po drugie. Jak już mówiłem wcześniej, będziemy trakcie gry sprzedać różne rodzaju znajdźki, wzmocnienia, power-upy tak zwane. Kluczek z wyżyn patenty. One, zauważyliście, że mieliśmy dwa quart flaski w pierwszym epizodzie, pierwszym poprzednim odcinku, tak? Na pierwszej mapie, tak? A teraz mam jeden. No, to jest taki zabieg gry sprytny. Polega on na tym, że jeżeli mamy więcej niż jeden przedmiot danego typu, to do następnej planszy przychodzi tylko po jednym przedmiocie danego typu, tak? Z tego ekwipunku. Znaczy, jeżeli mamy więcej niż jeden dany przedmiot, to musimy albo go wykorzystać na mapie, którym go znaleźliśmy, albo no, przepada. To jest spoko, bo dzięki temu na przykład nie ma, gra wymusza na nas trochę takie nie chomikowanie tego co spieprze dziadu, nie chomikowanie tego co mamy w plecaku. Dzięki temu też, jeżeli znajdziemy zaraz drugą księgę, a prawdopodobnie tak się stanie, to będę miał okazję wam pokazać, jak ona działa. A działanie księgi jest dosyć ciekawe w tej grze, ponieważ jest ona tak naprawdę wzmocnieniem do naszych broni i wymusza na naszej broni dodatkowy, silniejszy atak. Wymusza? Powiedzmy, że dodaje jej powera, tak? Zresztą to się nazywa Tome of Power. Dobra, żółte drzwi zamknięte. Drzwi zielone też zamknięte. W ogóle chyba nie w poprzednim odcinku nie pokazuję, nie ekwipunku nie objaśnił, tak? No zrobię to teraz. Od lewej życie, zawsze będzie 100%, bo zaraz potem jest licznik amunicji. Po środku na lewo jest indykator naszych kluczy. Te trzy kryształy, one się będą świeciły na żółto, zielono i niebiesko. Co będzie oznaczało, jaki danego typu klucz mamy. Runę, jak to się nazywa w grze. Obok indykatora kluczy mamy
aktualny przedmiot, który mamy w ekwipunku, którego używamy. No i po prawej mamy pancerz, armor, tak? Czyli też maksymalnie może być chyba 200. Znaczy tak, ze zwykłego pancerza może być 100, z magicznego 200. I pancerz, jak sama nazwa wskazuje, redukuje nam obrażenia tam o jakiś procent. Na dole jest jeszcze łańcuch taki charakterystyczny, to jest nasze graficzne przedstawienie naszego zdrowia, tak? Jest bliżej tego lewego gargulca, to tego życia mamy mniej, im bliżej prawego gargulca, tym życia mamy więcej. Ten taki też kryształ, ta taka spinka, co jest na tym łańcuchu. Dobra, objaśnione wszystko, no to możemy ruszać dalej w bój. Ruszamy w bój. Jak śpiewał kiedyś kabaret Elita Wrocławski. Okej, tutaj. Jeszcze. I jeszcze. Hej. Dobra. Tutaj mamy pierwszy sekret. Przy okazji. Tom potęgi, czy Tom of Power, książka mocy. Biblia szatana. Tak zwał, tak zwał. No i mamy otworzą tutaj bardzo ładnie wszystko zrobione. Super! Te gargulce potrafią naprawdę dać człowiekowi krwi. A jeszcze zobaczymy ich groźniejszą wersję, strzelającą ogniem, więc no... Chyba nawet jeszcze w tym odcinku, z tego co pamiętam. No, w tej planszy, tak? W tym odcinku, w tej planszy. Okej. Okay. O, właśnie. Pułapka rodem z Duma, tak? Mamy coś na widoku fajnego, bierzemy to otwiera nam się... banda niemilców, nieprzyjemniaków. No. Znowu. Wzięliśmy amunicjonem do kuszy, są bełty do kuszy i się otworzyła pułapka z tyłu z tymi martwicami. Dobra, martwiejce mamy, tak? Martwiejce i gargulce mamy i golemy. Mamy trzech wrogów, których aktualnie nam Desparil wysyła naprzeciw naszym działaniom. Pyk, dobra. Tego przycisku na razie nie używamy, ale pochodnie sobie wezmę. Pochodnia to taka nasza latarka, rozjaśnia mroczne zakamarki naszego poziomu, naszych poziomów. Pozwala nam widzieć w ciemnościach, co jest wbrew pozorom bardzo przydatne. No to teraz zebrałem, to jest amunicja do nowej broni, którą otrzymamy jeszcze w tym poziomie za chwilę. Z to życia mamy, wszystko jest ok, dobra. Jeszcze chyba pół z tego co pamiętam, o właśnie, tarcza. Coś się brzydkiego otworzyło nam. Słyszałem kliknięcie. Może się otworzyło. Tak, przy okazji aktywując mapę możemy zobaczyć tyle przeciwników na mapie. Maksymalnych przeciwników na mapie, ile mamy sekretów maksymalnie na mapie, to jest dobry indykator, jeżeli bawimy się w szukaniu sekretów. A w Heretico pamiętam, że grałem pierwszy raz, to się właśnie w takie szukanie sekretów bawiłem. No nieważne, no w każdym razie coś się nam otworzyło, parę to będzie jakiś skrót do
innego pomieszczenia. Dobra, wracamy do miejsca, w którym znaleźliśmy... znaleźliśmy ten przycisk. Ja uporczywie na klawiaturze mam teraz zawinięty kciuk pod siebie, żeby broń Boże nie opadł mi na klawisz skoku. GZ Doom pozwala skakać. Na samach pozwala kłócać. Niemniej oryginalnie Heretic tych funkcji nie posiadał. Co najwyżej posiadał jako udoskonalenie dla silnika Dooma. Silnika Dooma pozwalał patrzeć w górę i w dół. Oczywiście pod znacznie lżejszym kątem niż pozwala to GZ Doom. Ale no powiedzmy, że no... O, już nie będę taki restrykcyjny. Niemniej skakanie i kucanie w tej grze nie będą skuteczne w skakaniu i kucania. Może w bardzo ekstremalnych przypadkach, gdzie naprawdę nie będzie już mi się chciało gdzieś tam podejść. A, to był sekret. O, spoko. Banda. Golemów. To ciekawie, to one chyba się nazywa nawet gliniane golemy. Jak te z Diablo 2. W ogóle do Heretica jest bardzo fajny mod, a propos Diablo. Właśnie odwzorowujący mniej więcej całą kampanię Diablo 1 i Diablo 2. Aktualnie go sobie przechodzę i powiem wam, że naprawdę... fajna sprawa. Okej, mamy nową broń. Tylko tu trzeba uważać. Trzeba się szybko ewakuować poza oświetlony ten tutaj obszar. Bo inaczej zostaniemy zgniecieni. Okej. Pyk. Pyk. I się ewakuujemy z terenu. A co to jest? To jest... No właśnie, oryginalnie to się nazywa Dragon's Claw, czyli smoczy pazur. Smocza rękawica, ja bym to nazwał w sumie po polsku. Generalnie to jest nasz chain gun, tak? Czyli nie dość, że jest chain gun, to dodatkowo jeszcze jest dodatkowo hit scannerem, więc to jest najpotężniejsza broń hit skanująca w grze. Nie ma potężniejszej. Pozostałe bronie, jakie są, już są broniami na pociski. Tak? Już pociski są fizyczne w tej grze, w tych pozostałych broniach. Swoją drogą w ogóle jeśli chodzi o nazewnictwo broni w tych grach, to Heretic Doom. Bo jeszcze w Doomie dało się ogarnąć nazewnictwo polskie, czyli no, shotgun, chain gun, rakietnica i tak dalej. O tyle tutaj, o, będziemy tutaj mieli. Dobra. Au! Nie ta broń, nie ta broń! Kurde, dużo osób, dużo osób. Spieprze dziadu. Spanikowałem, ale dobra, nic się nie stało takiego. Jak już mówiłem, w tego typu grach były to bronie, które były łatwo było nazwać, tak? Rakietnica, tam karabin plazmowy i tak dalej. Ale tutaj w Heretiku mam problem, ponieważ są to bronie rodem z fantasy, a co za tym idzie, nie mające polskiego przełożenia, tak? Na nazewnictwo. Ile kusza jeszcze tam różdżka magiczna jakoś ogarnia, to jeszcze to będziemy mieli takie wydarzenie jak takie broni jak na przykład Hellstaff, Phoenix Rod, ciężko nazwać, a przynajmniej po polsku ich nazwy będą brzmiały co najwyżej kuriozalnie. Dlatego ja zastrzegam sobie, iż będę zamienił już w polskich nazewnictw, jak i nazewnictw angielskich.
smoczy puzzle, no Dragon's Claw będę to po prostu nazywał, tak? Dragon's Claw. To jest dobre. Ok, tu już mamy drzwi na niebieski klucz, ale niebieskiego klucza nie mamy. Ba, nawet nie mamy zielonego klucza. Na razie to zostawimy, ale wiecie co, zanim przejdziemy sobie przez tą roztopioną rtęć, zwalmy sobie te, o właśnie, te odpędniki wybuchających beczek. Przejdźmy sobie tutaj i znajdźmy kolejny sekret. On jest kluczowy, ponieważ tu możemy znaleźć mapę. Mapę poziomu. Jeżeli będziemy na stop atakować tego szkieleta, to on go wprowadzimy w stan permanentnego stan locka, przez co nie będzie w stanie nas atakować. Niemniej no nie warto na tym polegać, ale warto wiedzieć, że też taka opcja istnieje. Dobrze, mamy mapę, dzięki której mamy teraz możliwość zobaczenia całej mapy obszaru i przeciwieństwie do Dooma, a przynajmniej na GZ Doomie tak to działa, że obszary, których nie odwiedziliśmy, są zaznaczone na kolor czarny, a te, które odwiedziliśmy, na kolor szary. Już widzę, że pominąłem jeden sekret tutaj w miejscu na południu. Ale nic się nie stało, jeszcze tam wrócimy, spokojnie. Jak mówiłem, jeżeli znajdę mapę, będę sekretów szukał na molnie. Jeżeli nie znajdziemy mapy, to trudno. Będę przechodził dalej, bo sekrety tak naprawdę, no, są fajne, ale warto ich... Znaczy nie są warte takie oszukania. Nie są, szkoda na to czasu po prostu, tak? Jak ktoś lubi klasyk. Pierścionek. Pierścień władzy, jeden by wszystkim rządzić, a tak naprawdę tutaj pierścień za pierścień, pierścień niezwyciężoności. Czyli po prostu godmod legalnie wprowadzony przez twórców. Dobra, możemy stąd teraz sobie wyjść. To dalej, gdzie dalej, gdzie dalej, gdzie dalej. A przejdźmy przez tą... To jezioro rtęci. Co nowo mówię, to jezioro rtęci, bo to nie jest lawa. Lawa jeszcze, lawy jeszcze zobaczymy w tej grze, spokojnie. Dobra. Chodźmy się tych latających choler. Latajki, tak? Fruwajki. Latace, fruwajki. Dobra. Zobaczmy sobie tutaj. Drzwi i tu mamy znowu łapencję. Okej. Okay. W pierwszych epizodach, jeżeli będziemy sprawnie grali, to podczas nie będzie nam przydatny w ogóle. Jeżeli już to tylko w walce z bossem, no teraz mogę pokazać, że on ratuje 25 punktów zdrowia. Proszę bardzo, 76 mamy punktów, do setki nam mamy ten. Zrokutę. Okej, dobra, kolejne użycie. Nie warto tego chomikować, jak już mówiłem wcześniej, bo i tak nam gra zabierze te przedmioty i zostawi po jednym na końcu każdego epizodu. Mam już dwie księgi. Znajdujemy właśnie trzecią, a to oznacza, że mogę pokazać, jak działają różne bronie pod... księgi, ponieważ jeżeli aktywujemy sobie w naszym ekwipunku księgę, bo prom górnym rogu pojawi się nam właśnie ikona księgi. Teraz tak, nasza kusza będzie strzelała teraz większymi pociskami, wszystkie będą magiczne. Różka będzie
będzie miała lepszy zasięg, do tego jeszcze dwa pociski takie, fizyczne, tak, można powiedzieć, tak, które widać. Rękawice Palpatina będą wysysały życie. A z kolei różdżka będzie elektryczna. Nie zdążyłem pokazać, jak działa nasz Dragon Claw, ale spokojnie, jeszcze to, do tego dojdziemy. Reasumując, wszystkie te ulepszenia broni dla z tytułu księgi są bardzo przydatne i przydają się szczególnie na walkach z bossem albo na przykład trudniejszych akcjach typu ta, uwaga! Ma papka duma, tak? Czyli kara za postęp tak zwana. Dobra, uzbieramy trochę amunicji, ponieważ amunicja przychodzi do następnego poziomu. Teraz tak. Normalnie bym sobie tutaj wskoczył, ale chcę wam coś pokazać. Jak wejść na ten gzyms? A właśnie tak. Korzystajmy po prostu to, że drzwi w tej grze się podnoszą do góry. Zebrałem taką większą kulę, ona jest większą, zawiera większą ilość amunicji do naszego Dragon Claw'a, rogatej rękawicy, tak? Generalnie każda z napotkanych broni posiada dwa rodzaje amunicji, tak? Amunicję która zawiera mniej. Aj, chyba nie udało się. Dobra. Amunicję, która zawiera mniej. Pocisków, tak? I amunicję, która zawiera więcej pocisków. To wygląda właśnie tutaj, że... Lecz ja tutaj coś pomijam? Tak, pomijam. Tutaj było ten. Wings of Wrath. I ponieważ Wings of Wrath na razie się nam nie przyda niczego, to możemy wykorzystać go do znalezienia sekretu. Właśnie... Wiesz, nie, dobra. Zobaczmy, czy uda mi się jeszcze raz go... Właśnie. A widzicie, udało się bez skrzydełek. Wings of Wrath pozwala nam na latanie. Logiczne. Teraz tak. Tu jeszcze było. Znowu, ała. Mamy sferę niewidzialności, za chwilę o niej powiem. Jest to przedmiot, który pozwala nam na przemienienie się w formę eteryczną naszego bohatera. Jest to ważne, ponieważ eteryczne istoty, tak? Eteryczne istoty w tej grze. Niestety w tej grze się to odpowiednie na pociski fizyczne. O tak, no, na fizyczne obrażenia, tak? A są to jeszcze wrogów. Są to jeszcze wrogów, którzy są. No, wiecie co, mamy dwie książki, to wykorzystajmy chociaż je. Pokażę, jak działa ten
Dragon's Claw z księgą. A dokończę tylko. Tryczni wrogowie, tryczne istoty są odporne na obrażenia fizyczne i dzięki temu, jeżeli użyjemy tego tego przedmiotu, który się nazywa Shadow Spear, dzięki nim stajemy się eteryczni i będziemy odporni na obrażenia fizyczne. No, koniec wykładu. Dobra, klikamy księgę. Teraz strzelamy tym dziadostwem. Jest bardzo potężny. Fajny sekret, proszę bardzo. Udało się nam. Ta wersja silniejsza... Dragon's Claw'a jest przydatna, zwłaszcza w ostatniej walce z bossem. To tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tą właśnie... O Dragon's Claw'a. To też trzeba uważać, ponieważ... chciałem tego. Ponieważ... Bronie przy użyciu tomu mocy są bardzo... Czekajcie, widzicie co? Tak, mamy 7 na 7 sekretów. Dobra, to możemy sobie wrócić spokojnie do miejsca, z którego tam przyszliśmy. Bronie używające tomów mocy są niezwykle amunicjożarne. Trzeba uważać właśnie przy użyciu tego typu zabawki. Tom of Power jest potężną bronią, ale... Pożera amunicję. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończę odcinek. Mamy wynik 100%, proszę bardzo. No, nawet się nie spodziewałem tego. Zatem tak, ten czas jeszcze zastanawiam się właśnie, czy to jest czas twórców, ale to jest chyba czas najlepszy, jaki my wykręciliśmy. Więc tutaj ostatnio chyba dłużej przechodziłem ten poziom, no nic. A ja mam już Wanderów, moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.